dzisiaj nam nie grozi śmierć. Wolność tą samą ma cenę, nigdy nie poddaj się. Pianista bez palców. Odcinek 30. Epilog. Barbara rzadko teraz widywała Tadeusza w domu. Często jeździł do Warszawy. Dyżury na portierni brał popołudniowe, ale już rano wychodził na miasto. Spotykał się z wieloma ludźmi, na ogół młodymi. Próbował zarazić ich swoją ideą. Słuchali, jak roztaczał wizję stworzenia spektaklu. Ci, co go znali, wiedzieli, że jego plan ma realne podstawy, wierzyli w jego talent. Z jednej strony był przecież autorem znanej już piosenki, z drugiej, co on tam robi na tej akademii, pytali. Tak. Wyższa szkoła muzyczna. Dla niego nadal portiernia była przyzwyczajeniem, ale i rodzajem pewnej demonstracji. Wobec systemu, ale także wobec samego siebie. Po trosze czuł się jak święty Piotr wydający klucze do nieba tym, którzy na to zasłużyli. Muzyka była niewątpliwie przedsionkiem nieba. Byli co prawda i tacy nieliczni, którym chętnie by tych kluczy nie wydał. Wtedy czuł frustrację, ale nie było w nim zawiści. Najbardziej lubił przejść się korytarzem, wedrzeć się w świat spierających się ze sobą dźwięków. Fortepiany kłóciły się z dętymi, smyczki przepiłowywały ściany. Perkusja próbowała udowodnić, że jest najważniejsza. Klasyka broniła się przed impresjonizmem, impresjonizm przed nowymi trendami. Wszystko to trwało przez cały dzień. Tylko pod wieczór bywało, że samotny flecista albo skrzypek swoim solo wieńczył tę niekończącą się symfonię. Gdyby zapisać ją w nutach, sukces na warszawskiej jesieni byłby pewny. Na portiernię zaglądała niekiedy Kasia, przynosząc ojcu kanapki, które zapominał zabrać z domu, albo po prostu tak, żeby swobodnie pogadać. Niektórych tematów nie poruszali przy Barbarze. Byli sceptyczni. I ona była sceptyczna wobec samodzielnych planów stworzenia musicalu. Kasia wprost przeciwnie. Tyle młodych śpiewa na Akademii Muzycznej, na mieście, w domach kultury. Lepiej lub gorzej, trzeba ich tylko wyłowić. Jak? Casting. Ogłosić casting. Alicja i ty bylibyście na przesłuchaniach. Można by jeszcze poprosić fachowca od musicali. To nie tylko śpiew, ale i taniec. Rzeczywiście, od tego trzeba zacząć. Poproszę Janka Szurmieja, on jest znakomity, chyba najlepszy w kraju. Myślę, że nie odmówi. To przecież też sztuka aktorska. Kogo byś widział w głównych rolach? Ciebie, Kasiu, na pewno. Tato, muszę ci coś pokazać. Dostałam list ze Stanów od pani prezes Tomczykowskiej. Prosi o przesłanie 10 tekstów piosenek. Składałyby się na mój recital. Kilka mogłoby być po polsku. Napisała, że na angielski przetłumaczy je zaprzyjaźniony z nią Czesław Miłosz. On prowadzi zajęcia na Uniwersytecie w Berkeley.
przetłumaczył już na gorąco w rytmie serca podczas ćwiczeń ze studentami. Prosiła tylko, żebym o tym nie mówiła nikomu. Pokaż ten lis. Czy on dotarł do ciebie w tej folii? Tak. Wydaje mi się, że ktoś go otwierał przed tobą. Chyba musisz zapomnieć o Stanach. Zawiadomienie o castingu poszło do teatrów zawodowych i studenckich. Rozklejone zostało na uczelniach. W teatrach nie zamieszczano go na tablicy ogłoszeń. Rozeszło się pocztą pantoflową. Komitet organizacyjny musicalu narodowego ogłasza nabór do spektaklu pod roboczym tytułem W rytmie serca. Konieczne są umiejętności śpiewu estradowego, sprawność taneczno-ruchowa, zdolności aktorskie. Nie muszą być potwierdzone dyplomami. Mile widziane wykształcenie muzyczne, gra na fortepianie. Obsada ról. 15 w przedziale wiekowym, 18 do 35 lat, w tym 5 kobiecych, 5 w wieku od 40 do 60 lat, w tym 3 kobiece. Casting odbędzie się w Klubie Muzyki i Literatury Plac Kościuszki 10 dnia. Już po pierwszym castingu w Klubie Muzyki trzeba było wynająć inną salę. Same dziewczęta, a gdzie chłopcy? Denerwował się kierownik Ciasteczko, który właśnie otrzymał nominację na dyrektora, co podniosło rangę placówki, ale i jego wymagania. Zresztą kandydatów było coraz więcej i trzeba było wynająć większą salę. To był już pierwszy wydatek z kwoty, która nieformalną drogą dotarła do Tadeusza. Trzeba było ją wydawać ostrożnie, bo Urząd Skarbowy był czujny w takich wypadkach. W końcu to darowizna syna dla matki na polepszenie jej zdrowia. Kto to może potwierdzić? Zapytał urzędnik. Pułkownik Tulikowski. Ten stamtąd? Dokładnie ten, on wie wszystko. Tadeusz wiedział, że koszty dopiero się zaczną. Scenografia, kostiumy, aranżacje muzyczne, potem honoraria dla aktorów, muzyków, choreografia, reżyseria, wreszcie wynajem dużej sali ze sceną. Próby. Procent dla Związku Autorów. Tylko Fryderyk Chopin nie będzie żądać honorarium. Czy to się choć trochę zwróci w biletach? Wracając do domu, Tadeusz słyszał fortepian już od furtki. Grała Barbara. Tak jak kiedyś w okupowanej Warszawie w wigilijny wieczór. Nikt inny nie mógł to być. Wtedy grała skerco ha-moll. Teraz przystanął w korytarzu. Nie chciał jej przerywać. Jednak tym razem było to larghetto z koncertu F-moll. Czuły jak pierwsza miłość Fryderyka do Konstancji. Zasłuchał się, choć znał ten utwór na pamięć. Perlista pieszczota przeszła w delikatny niepokój i znów wróciła do delikatności lekkiej, jak powiew wiosennego wietrzyku. Tak, Chopin napisał ten fragment w maju 1830 roku. Miał tylko 20 lat. Te słowa, które napisał do Tytusa Wojciechowskiego, Tadeusz powtórzył je Barbarze, ile już lat temu w bielańskim zaśnieżonym lasku. Kiedy poczęła się Kasia. Bo ja już może na szczęście mam swój ideał, któremu służę, który mi się śni.
mógłby powtórzyć to za Fryderykiem raz jeszcze, teraz. Gdy Barbara dograła do końca tą część koncertu, zdecydował się wejść. Nie odwróciła posrebrzonej głowy od fortepianu. Wiedziała po krokach, że to on. Murzynek zaspał, nie zaszczekał. Basiu, zagraj ten fragment jeszcze raz, tylko ten kawałek. Poczekaj, wezmę długopis. To ty jesteś największym mym natchnieniem? Jak świt, który się rodzi z nocy mroku, jak blask, który ogarnia niebo i ziemię, jak łza, która w oku i serca drżenie. Styl brillant, te perełki. Basiu, dziś nikt tak już nie komponuje, tylko grają to na całym świecie. To jego miłosne wyznanie. Czy dziś ktoś tak kocha? Bądź cierpliwa. Ja to słyszę. Powtórz. To przecież właśnie ty jesteś moim natchnieniem, tym największym spośród tego świata i innych światów spośród. Tadziu, ty pewnie jesteś głodny. Odgrzeję. Czekaj, Basiu. Ten moment jest jakby dramatyczny, tak to czuję. Na przekór złym snom i złudzą na jawie jesteś mym światłem, promykiem, co zbawia, miłości źródłem, które wciąż bije, ponieważ żyjesz. To powód, że żyję. I żyć pragnę jeszcze dłużej niż dzień, wiek. Jestem cały tobą. Wiem. Dla kogo ty, Tadziu, to piszesz? Jestem zazdrosna. Dla ciebie, głuptasku, dla ciebie. Nie wiem, co na to powie Fryderyk. Jeszcze to mi przegraj i jeszcze raz. To ty jesteś największym mym natchnieniem. Jak świt, który się rodzi z nocy mroku, jak blask, który ogarnia niebo i ziemię, jak łza, która wokół i serca drżenie. To przecież właśnie ty jesteś moim natchnieniem, tym największym spośród tego świata i innych światów spośród. Na przekór złym snom i złu, co na jawie. Jesteś mym światłem, promykiem, co zbawia, miłości źródłem, które wciąż bije, ponieważ żyjesz. To powód, że żyję i żyć pragnę jeszcze dłużej niż dzień, wiek. Jestem cała tobą, wiem. To ty
to ty jesteś największym mym natchnieniem. Jak świt, który się rodzi z nocy mroku, jak blask, który ogarnia niebo i ziemię, jak łza, która wokół i serca drżenie. To przecież właśnie ty jesteś moim natchnieniem, tym największym spośród tego świata i innych światów. Ta cząstka mała, jak przeogromny kosmos. Jakże bym chciała być taką cząstką, złączyć się z tobą moim istnieniem. Czyż nierealne to me pragnienie? Nie śmiej się ze mnie, naiwnie wierzę, ty się uśmiechasz. Ja wierzę szczerze. Wierzę, że to cud. Wierzę, że to cud. Wierzę, że to cud. Ta cząstka mała, jak przeogromny kosmos. Jakże bym chciał być taką cząstką, złączyć się z tobą, moim istnieniem. Czyż nierealne to me pragnienie? Nie śmiej się ze mnie. Naiwnie wierzę, ty się uśmiechasz. Ja wierzę szczerze. Wierzę, że to cud. Wierzę, że to cud. Wierzę, że to cud. To trzykrotnie wyrażone przekonanie wzmacnia się stopniowo do fortissimo. Taka jest koda samego Largheta. Teraz zagraj jeszcze jeden raz, a ja będę tekst wygładzał. Tadeuszu, a kto miałby to zaśpiewać? Ty. Tadziu, zanim zaśpiewam, muszę ci coś wyznać. Kasia. Tak bardzo się o nią martwię, z tym Aleksandrem. Czy to ma sens? Ona ciągle sama, starą panną zostanie, a on, artysta, szaławiła, obywatel świata. Kasia powinna być z kimś, kto myśli podobnie jak my. Teraz cała nadzieja w młodych. My już nie mamy sił, by zmienić Polskę, by ją odzyskać. Basiu, skąd wiesz, co ten Aleksander myśli? Jego matka to wspaniała kobieta, a ojciec? Rodziców się nie wybiera. Kasia wchodziła na palcach. Murzynek ocknął się i zaczął szczekać radośnie. Mamo! Tato, Alek wraca do Polski. Pozwolili mu. Jutro ląduje w Warszawie. Tyle lat. Czy on mnie w ogóle pozna? Dziecko, ty tylko wypiękniałaś. No i pewnie zmądrzałaś. Czy Alicja już wie? Nie, to ma być niespodzianka. Jego ojciec jest w kraju od miesiąca, ale Alicja jeszcze nic nie wie. To może być dla niej szok. Ciągle jest słaba. Te lekarstwa ją podtrzymują. Skąd to wiesz, Tadziu? Zaciekawiła się Barbara. Basiu, no przecież spotykamy się na castingach. Jadę jutro do Warszawy i zabieram Aleksandra
tutaj, jeśli nic się nie zmieniło? Kasia głaskała nerwowo Murzynka. Powiedz, że nic się nie zmieniło. Tak się boję. Barbara przygarnęła Kasię do siebie. Uspokój się, ale kocha cię tak jak my. No, może jednak inaczej. Kup wcześniej bilet. Teraz ludzie wracają z wakacji. Na kolei są jakieś strajki. Podobno w Lublinie zablokowano tory. Kasiu, pojedziemy razem. Mam spotkać się z ministrem kultury, właściwie jego zastępczynią, panią. Och, mniejsza o to. Najważniejsze, że Jan Szurmiej zdecydował się reżyserować musical. To zwiększa nasze szanse. Może coś dodadzą. Niechby choć nie przeszkadzali. Tato, mamo, to dobry dzień, tak was kocham. Katarzyna była zarazem szczęśliwa i niespokojna także następnego dnia, kiedy o 6 rano wyruszała ekspresem Odra do Warszawy razem z ojcem. Wreszcie mieli okazję dłużej pogadać. W przedziale co prawda było pełno. Urzędnicy wyższego szczebla z województwa jechali zazwyczaj w poniedziałek do ministerstw. Posłowie na sesję Sejmu. Młodzież studiująca w stolicy wracała do rodziców. Kasia pomachała ręką koleżance z wydziału wokalnego. Naczelny redaktor Polskiego Radia odkłonił się Tadeuszowi, jakby niechcący, z odruchowym uśmieszkiem. Nie usiedli na razie na swych miejscach. Stali w korytarzu przy oknie, patrząc na sierpniowe pola. Na niektórych z nich od strony Wrocławia był już rżyska. Dalej w porannych promieniach słońca uwijali się ludzie przy snopach i wozach. Szosą jechały traktory z przyczepami. Pociąg przelatywał z hukiem przez małe stacyjki tak szybko, że nie udawało się przeczytać ich nazw. Jak uda się wystawić musical, co będziesz robił potem? Potem? Tak, mam plany. Chciałbym napisać słowa do muzyki innych polskich kompozytorów. Nęci mnie bardzo Pieta Ludomira Różyckiego. W tym utworze jest odczuwalny cały dramat wojennej Warszawy. Ten Chrystus zwalony przez Niemców na krakowskim przedmieściu nie daje mi spokoju. A potem? Karłowicz to niezwykła postać i niepowtarzalna muzyka. Wiesz, jak zginął? Dokładnie nie wiem. W Tatrach? Tak, Kasiu. Tatry były jego przeznaczeniem. Kochał góry tak jak my, tylko trochę wyższe. Wędrował po nich i fotografował. Znał każdy tatrzański szczyt i każdą dolinę. Jego fotografie robiły wówczas chyba większą furorę jak muzyka, chociaż dyrygował filharmonii w Berlinie, prezentując poemat symfoniczny Odwieczne pieśni. To był wielki sukces, otwierała się międzynarodowa kariera. Zginął w swoich Tatrach 3 tygodnie później. Spadł do przepaści? Nie, lawina śnieżna. Szedł z hali gąsienicowej do czarnego stawu i koło małego kościelca. To było w lutym chyba 1908 roku. Szukali go górale. Czy wiesz, że to dzięki niemu powstał GOPR, Górskie Pogotowie? Tak jak w Karkonoszach. Jak w Karkonoszach. Tadeusz zamyślił się, patrząc na uciekające na zachód miedze porośnięte złotą nawłocią. Tato, powiedz, ta muzyka Karłowicza jest inna niż Chopina. Czy też byś pisał do niej słowa, odczytując frazy? Próbowałbym, choć jest odmienna. Nowocześniejsza?
Co to znaczy? Jest ponadczasowa, tak jak Chopin. Inna przeminie z modą. Karłowicz pisał ją często do poezji Kazimierza Przerwy Tettmajera. Ja robię odwrotnie. Wiesz, Kasiu, jest taki utwór Na Anioł Pański, stworzony jako melorecytacja. Słowa Tettmajera wpisał w nuty. Z muzyką tworzą jedność. Tak też można. Katarzyna pojechała na Okęcie. Tadeusz z nadzieją przekroczył bramę Ministerstwa Kultury na krakowskim przedmieściu. Sekretarka dopijała kawę. Tak wiem, był pan umówiony z panią wiceminister. Proszę wejść. Dobrze, że pan jest. To znaczy, niedobrze, że pan się fatygował z tego Wrocławia. Ja muszę natychmiast wyjść i nie wiem, czy wrócę. Wie pan pewnie, co się dzieje. Pół Polski strajkuje. Minister poleciał na wybrzeże, a ja przyznaję, że przejrzałam tylko połowę pańskiego libreta i nie wiem, kiedy przeczytam więcej. Dałam moim pracownikom do recenzji. Na wszelki wypadek. Powiem krótko. To nie jest kwestia pieniędzy, nawet jeśli pan je zdobył. Potrzebny jest teatr. Gdyby pan to jednak chciał wystawić w Domu Kultury czy w Stodole, i tak nie ominie pan cenzury. Może tę drugą połowę wypuścili, ale pierwsza to reakcyjna interpretacja naszej historii. Teraz takie rozdrapywanie ran jest szczególnie destrukcyjne. Szkoda pańskiego niemałego talentu. Zapraszam, jeśli napisze pan coś weselszego, jakiś wodewil, farsę, kabaret. Niech pan weźmie przykład z Młynarskiego. On wie, w co się bawić. I niech to już pozostanie całkiem między nami. Chopin poczeka. Kraj naprawdę dziś potrzebuje spokoju. Teraz, kiedy strajki wygasają, najważniejsze jest, żeby opinia publiczna w kraju, ale także za granicą wiedziała, co naprawdę stało się w Stoczni Gdańskiej i niektórych innych zakładach pracy. Basia spała na fotelu przy włączonym telewizorze. Obudził ją jazgot Murzynka na wejście pana. Przetarła oczy i zaczęła zbierać porozrzucane wokół fortepianu nuty. Przepraszam za ten bałagan. Tadeusz przytulił ją i długo nie wypuszczał z ramion. A Kasia? Wrócą jutro, zostali jeszcze w Warszawie. Mieszkanie jego ojca jest puste. Podobno odkąd wrócił z Niemiec, jeździ po kraju i coś załatwia. Czy we Wrocławiu też strajkują? Zobacz, to najnowszy biuletyn dolnośląski redagowany przez Kornela Morawieckiego. Zajezdnia MPK. Wybacz, idę do nich zaraz. Tadziu, na miły Bóg, zostań, pójdziesz jutro. Zauważ, że ja tu jeszcze jestem. Zajezdnia MPK na Grabiszyńskiej zablokowana była autobusami ogórkami marki Jelcz. Biało-czerwone flagi zdobiły bramę, była zamknięta. Napisy na niej mówiły wszystko. Strajk, solidarność, wytrzymamy. Za ogrodzeniem przewijało się wiele osób. Na chwilę otworzono bramę, żeby wpuścić księdza. Dyżurni przymykali ją, gdy pojawili się Tadeusz oraz Kasia z Aleksandrem. Zaraz, zaraz, wy dokąd? Do was. Nasi koledzy z Akademii Muzycznej już tu chyba weszli. Może i weszli. Wczoraj cała orkiestra z opery nam tu grała. Jeszcze nie zabrali fortepianu. Możecie otworzyć to pudło od gitary? Jakieś dowody, legitymacje studenckie macie? Aleksander wyciągnął paszport. Obywatel z paszportem? To co najmniej podejrzane. Pokażcie go. No, no, tyle pieczątek.
Grywało się tu i tam. Teraz chcielibyśmy tu. Pani dowód? Nie widzę pieczątki z zakładu pracy. Ja śpiewam, na to nie ma pieczątki. Wpuśćmy tych muzykantów. Ile dni można słuchać tych samych kawałków? Idźcie już, dzieci, idźcie, nie czekajcie na mnie. Zaraz się spotkamy. A pan starszy do kogo? Do strajkujących. A gdzie pan jest zatrudniony? Akademia Muzyczna. Popatrz, znowu muzyk. W jakim charakterze jest pan tam zatrudniony? Portier. Jestem portierem. Proszę zaczekać. Musimy zapytać docenta Strunnickiego. On jest naszym doradcą. Niech sam zdecyduje. Dyżurny, który okazał się nad wyraz czujny, zagadał półgębkiem do swojego kolegi. Przecież na portierniach siedzą sami ubecy. Coś jest na rzeczy. Nie widziałem portiera w białych rękawiczkach. O właśnie, panie docencie, tu mamy delikwenta, który chciałby wejść. Wpuśćcie. Mój syn Aleksander powiedział mi, że pan czeka. Przepraszam za to zamieszanie, ale takie reguły tu obowiązują. Czy myśmy się już kiedyś nie widzieli? Niewykluczone. Docent wyciągnął rękę do Tadeusza. Wie pan, nasze dzieci mają się ku sobie. Mają prawo. Nie wchodzi pan? Tadeusz powoli zdjął rękawiczki. Najpierw z lewej, potem z prawej dłoni. Rękę z zabliźnionymi kikutami dwóch palców podsunął rozmówcy pod nos. Wejdę, jak pan stąd wyjdzie, majorze Strun. Kilka młodych osób podbiegło do bramy od strony strajkujących. Panie docencie, zaraz po występie będziemy podpisywać porozumienie. Dokładnie te same 21 punktów, co w Gdańsku. Chcielibyśmy, żeby pan jeszcze rzucił okiem na tekst. Proszę do nas wracać, czekamy. Z hali zajezdni dobiegły dźwięki fortepianu. Początek etiudy rewolucyjnej Chopina. Ten Aleksander daje radę, pomyślał Tadeusz. Moja szkoła. Posłuchał jeszcze, jak Kasia zaczęła śpiewać. Powstanie trwa. Trwa tak codziennie, choć dzisiaj na mnie grozi śmierć. Wolność tę samą ma cenę. Nigdy nie poddaj się. Gdy ból, gdy żal, los się odmieni. Muzyka ta rozpala krew. Jak ten z popiołów Feniks znów odradzamy się. Ta etiuda. To miał być finał musicalu. Wszyscy na scenie. Soliści, aktorzy, chór. Instrument z rozświetloną biało-czerwoną klawiaturą. Rockmeni z gitarami. Symfoniczna orkiestra ukryta w kanale, ale czyniąca z etiudy koncert fortepianowy. A przedtem jeszcze to wszystko, co układało się w jego życiu. Boleśnie, chaotycznie, a przecież wspaniale także. Wigilia i scherzo hamol, barykada z fortepianem, rozedrgany powstańczy taniec, ciała nagle wybuchające do nieba. Śmierć i narodziny, płomienie i dymy Warszawy, leśni ludzie przemykający między konarami drzew, stukot więziennych menażek i ryki oprawców, nadzieja pośród rusztowań odbudowujących się miast, nachalna czerwień, portrety oszustów niesionych w pochodach jak święte obrazy, naraz spływający ze wzgórza ten jeden obraz. Jedyny święty, za którym idzie powoli zakazana pielgrzymka.
śpiewając „Chwalcie łąki umajone”, za którym poszedł także on, chłopak z Wadowic. Dobrotliwa, starzejąca się rok po roku twarz mędrca w jasnej szacie pochyla się, całuje ziemię, tę ziemię. Wszystko to spaja muzyka Chopina, jest nadal dramatem historii i liryką miłości. Nie tylko muzyką, ale przecież poezją. Teraz, tak jak dawniej, a może jeszcze mocniej, brzmi przecież każdego dnia na fortepianach całego świata głos kraju, który nie miał prawa istnieć. Czy ja go dobrze odczytałem? Zamyślił się Tadeusz. Stał przez chwilę zapatrzony w strajkową bramę. Odszedł powoli krokiem człowieka schodzącego z posterunku. Tego dnia nie wrócił na portiernię, gdzie wieczorem miał dyżur. Nie wrócił także do domu. Sąsiadka powiedziała Basi, że pytał, czy ze stacyjki Wrocław Zachodni, kilometr od Oporowa, odchodzi jeszcze jakiś pociąg do Jeleniej Góry. Był taki pociąg. Gdzie tato? Zdenerwowana Barbara pytała Kasię, którą Aleksander odprowadził przed północą. Był na strajku, chociaż go nie widzieliśmy, ale tam tyle ludzi. Strajkują nadal. Mam inne przeczucia. Sądzę, że wybrał się do przesieki. Na noc? Zadzwonię do Alicji, może ona coś wie. Nie wiedziała. W przesiece nikt go nie widział. Telefon do schroniska Odrodzenie na Przełęczy Karkonoskiej wreszcie ktoś odebrał. Faktycznie był, wieczorem. W schronisku wszystkie miejsca były zajęte. Radziliśmy mu, żeby spał w sali jadalnej, ale wyszedł. Jeszcze w nocy mgła spowiła cały grzbiet Karkonoszy. Była gęsta jak mleko. Katarzyna zdecydowała się zadzwonić do Siemaszki, kierownika Samotni, którego znała z rajdów. Nie, tu go nie było. Wyślę patrol GOPR w stronę Odrodzenia. Odrodzenie? Kasia miała natychmiast skojarzenie z symfonią Karłowicza i jego śmiercią w Tatrach. Po kilku godzinach Tadeusza szukało już wiele osób. Z przesieki wyruszyła grupa z młodym goprowcem Czerskim i rzeźbiarzem Zaradką. Mgła opadała powoli. Do południa przeszukano grzbiet od Śląskich Kamieni do Wielkiego Szyszaka. A jeśli poszedł w stronę Śnieżnych Kotłów, to najgorsze, co mógłby zrobić. Tam mgła jeszcze zalega, gęsta jak mleko, stwierdził Czerski. Gazik z przesieki z Kasią, Alkiem i Barbarą wjechał na Przełęcz dopiero w południe. Na miłość boską, on nigdy nie wyjeżdżał tak bez opowiedzenia. Dlaczego? Co się stało? Zawsze był szalony, ale żeby tak nagle? Nie potrafiła już opanować płaczu Barbara. Pani Barbaro, spokojnie. Szukamy nadal. Znajdziemy go żywego albo... Boże! Czytał autor Wojciech Rohatyn-Popkiewicz. Z jego słowami Larghetto z koncertu F-moll Fryderyka Chopina grała i śpiewała Magdalena Żuk. Wstęp muzyczny, fragment etiudy C-moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Urszuli Milewskiej wokal i Sławomira Krysy fortepian. Okładka Halina Krawczyk, Jan Pawelski. Realizacja i montaż Katarzyna i Tadeusz Owsianko. Polska żyje!